ktoś to zapierdala obok FCB, to ty? Dobra, skręcasz, tak? No. I teraz skręcasz na ten. Jest, Kuba, jest. Cześć i witam was w nowym odcinku z serii Euro Truck Simulator 2 i będzie to taki specjalny odcinek z Winter Modem i z multiplayerem. Jak widzicie, tutaj obok stoi taki sam Daw. Przywitaj się. Witam. To Kuba, mój sąsiad, dobry kolega i razem sobie gramy w Euro Trucka. Jak jest czas? No to zaczynamy od ładunku teraz, nie? Trzeba go znaleźć. Coś trzeba. Odpalam to cudo. Fluorescencyjne. Masz też te wnętrze, czy nie? Nie, ja wziąłem te zwykłe. Czyli to wziąć jakoś ten ładunek normalnie, czy przez ten cały... Przez tego będzie łatwiej ten synchronizować przez ładunek. Przez te całe ustrojstwo, no to jak to było? Zaparkuję z powrotem, żeby nie przeszkadzać tam tym innym. A, to i tak. To nie tu. No to musisz tam wejść. Żeby mnie nie przerwało tego nagrywania, jak będę tutaj robił. Nie, bo to cały czas w grze zostajemy, to raczej nie no przerwie. Niby tak, dobra, to tak. Znajdź nowy kontrakt. Chcesz otworzyć przeglądarkę, no tak. Ciekawe, czy to nagrywa też, jak widzę przeglądarkę Steama. Normalnie powinno nagrywać wszystko, co jest, wiesz, na monitorze, nie? Account name. Account name. Jaki był mój account name? Jezu, znowu? Się logować. Chyba pamiętam. Dobra, jestem. 1220 km. Ło, to będzie dopiero. Z Poznania do Birmingham. Ile masz? 1220 km. To jest najdłuższy? Nie, jest 1230 też do Birmingham. A no. Destination? Czekaj, destination, nie? No to weź distance. Distance właśnie. A jaki distance chcemy? No nie wiem, gdzieś, żeby nie po drugiej stronie Europy wylądować. No bo z Poznania do Genewy 1240 jest. Nie, to może... Może do Brukseli polecimy. Znaczy się, że co? Że z Brukseli coś wziąć? Nie no, teraz do Poznania do Brukseli. A, no to czekaj, no to... Destination, tak? Berlin, Birmingham, Bremen, Brusel. Brusel, 972 km. Plant substrate. Substrate, no. No. Sync contract. Do Transineta. Do, no, no. No, dobra, to lecimy. Sign. No, co jest? Nie mogę? Ja mam. O, cześć, wow. This is your current job. Dobra. No, jest. Jest. I teraz tak, trzeba wyjść, tak? I odśwież. A, no tak, trzeba odświeżyć. Wspomniałem. No, takie, no co jest, nie ma? Czekaj, no. O, jest. No. Rozpocznij dostawę. Madatrans. Wow. Jaka fajna nazwa. O, już nazwał Madafaka. Ty, Copperfield. Patrz, jak nas przerzuciło. No co, no. Czaj, ręcznie jest. Opuszczalne. O, ja... twój też słyszałem, jak to robi. Ja też. Dobra, ruszaj, kierownik. Znaczy się ty szybciej, bo ja tutaj nie... Znaczy... Mógłbym wyjechać, ale bym się... Dobra, pocił. Już jadę, no. Co sobie życzysz? Panie. Tego. Pana Viveco. Nominę. Aha, Viveco. Dobra, ja to spokojnie. Chciał zakręt ściąć skubany. Nie ma kombinowania. Ty, no jakby osobówka leciał, to jeszcze mógłby kombinować.
ile nam tutaj? 970 km. No, trochę mi tutaj. 972. No, no. Zaokrągliłem. W jakimś miejscu to ten. Ograniczenie prędkości było do 80. Tak sobie mówię. Serio? Zwalniać? Tak. Dobra, skręcamy. Skrzyżowanie. Prosto do gaci. Tak. Ojej. No nie, no mandat za brak świateł. Dobrze się zaczęło. Zapomniałeś, że w Polsce jesteś, czy co? No. Ty, dwa mandaty za prędkość miałem. Ten, przekraczając prędkość o 4 km na godzinę albo 3. Ale to gdzie, w Polsce, czy...? Nie wiem, to właściwie gdzie to było już. Ale chyba w Polsce było i jechałem jakoś do Holandii, czy coś. Dziwna sprawa. I już nie wiem, w którym dokładnie miejscu, ale właśnie dostałem mandat za to, że przekroczyłem o kilka tych kilometrów na godzinę. Tam 50 było w mieście już, a jechałem 54. Nie wiem, chyba trzeba te ciągniki zmienić, bo on pod górkę to tak i nie da rady. Ale niby najmocniejszy, nie? No to wiesz, najmocniejszy, on tam ma 500 koni może. No, to nie jest Volvo. No, szkoda. Skoda też nie. No też nie, niestety. Myślę, to nie wiem, jak ten, co takiego można było kupić, bo Renault Magnum sobie pojeździłem ostatnio. Jaja sobie robisz? O Jezu, jak to wygląda. Ni to w zewnątrz, ni to w środku, takie nie wiadomo co. Ni to w dupę, ni to w oko. Otóż to. No i bramki się zaczynają. Radar. Cholerstwo. Czemu cholerstwo? No bramki, no. Muszą zarabiać na bramki. No, nie umieją ich strzelać, to muszą zarabiać. No już nie gadaj, tak źle tu nie jest. Wczoraj ładnie nasi zagrali. Znaczy ja mówię tu o piłce nożnej, bo to wiesz... No to co, piłka nożna też nieźle. No nieźle, nieźle. No, mam ci przypomnieć Polska-Niemcy 2-0? Dobrze, dobrze. To ci przyznaję rację. No to dziękuję. Ej, to ty mnie minąłeś? Nie. Taki Copperfield nie jestem. Nie, bo chyba... A gdzie ty jesteś? Za tobą, ja do bramki wjechałem jakby za tobą też. Nie jechałem na inny. Bo my się chyba do jakiegoś konwoju doczepiliśmy, bo tu jakiś facet przed nami. No to jest. Trzy jadą sobie. No to jadzie też jakiś... Radar? Paleton. Ale radar teraz 70, tak. No nie, i tak 50 jadę, a ja hamuję. Weź tam uruchom te swoje... 4 koni. Litery. Ja jadę 40 na godzinę i to mnie nie możesz dogonić. No. Ja 50, więc... No to... No i on się tak zbiera, jakby chciał... Ani. Trzeba na manual przełożyć. No chyba trzeba by było. A ty masz na manualu? Nie. Nie chciało mi się wejchać, poza tym taki by dźwięk to robił podczas nagrywania, że szok. No. Dobra, jestem za tobą, wyprzedzam. Widzę cię. Ty, no, próbuj szczęścia, nie? Jadę 80. I można tylko 80, więc na mnie przyspieszaj. Ja też już jadę 80. A ja 85. Kto da więcej? Dobra, mi tu nie mrugaj teraz. No mrugam ci, żebyś zszedł. Znaczy, ja nie jestem pewny, ja lepiej tam jakąś odstęp muszę wziąć. Dobra, to jak, 80 jechać, czy 90? 80. Dobra, to jest wolny. Czekaj, gdzieś tu obcykałem, żeby sobie zmniejszać ten. A nie, kurde. Na tamtym. Czekaj, gdzie to pokazuje, jak ja mam... A, tu, dobra. I... Aha, na tym... Znowu inaczej mam ten tempomat, o Jezu. Na tamtym komputerze sobie obczyłem, że wiesz, tutaj ten ustawienie tempomatu. Wiesz, zmniejszać, zwiększać, nie? Tam. A ja ten, na... koncie dla widzów ETS Kariera, to mam włączony jakby jeden przycisk na kierownicy tempomat, a tutaj już nie mam inaczej trochę ustawiony. Mam ten komputer powoli.
Co, ale muszę przyznać, że zegary DAFA ładnie wyglądają w nocy. No ładnie, wszystko jakby widoczne. W ogóle ten komputer fajnie wygląda, jak pokazuje te ciśnienie chyba. Mm-hmm. To fajnie to interfejs zrobi. Ciśnienie w tych w hamulcach. No. To ładnie wygląda. Kurna, się kierowców narobiło? U ciebie też pada śnieg? Nie. No widzisz, a u mnie pada. To jeszcze źle zrobi, że taka synchronizacja nie do końca jest. No. Dobra. No to właściwie co, pogodę musieliby zsynchronizować i dopuścić do modów jeszcze. I to by było już idealne, nie? Nie no, wtedy można by było jeździć, no i jeszcze poprawić, wiesz, synchronizację między graczami, bo tam... No czasami jest tak, że oni skaczą jakoś. Ty, ale słyszałem, że to jest tak, że im szybciej jedziesz, tym właśnie ta synchronizacja jest taka... Gorsza, tak? Gorsza, no. Nie? Że na przykład tam jak jedziesz, wiesz, 120 czy coś, to wtedy dowiesz, tak? No, ci synchronizacja tak, jest zła, nie? Ale jak tak jedziesz te 70-80, to tak jakbyś, wiesz, normalnie. Ten drugi normalnie tak płynnie jedzie. No. No, to też wszystko zależy od internetu. Widać cię tam? Widzę cię w usterku. To dobrze, patrz. Pojawił się. I zniknął. Dałem głos. A czekaj, a klamki jakie wziąłeś? Te chromowane czy półchromowane? Chromowane. A ja mam półchromowane. Ja się nie szczypię. Półśrodków nie użyłem, tylko jak idę, to już na samość. Ale w Mercedesie właśnie zrobili, zobacz, tak, że nie da się wziąć całych chromowanych, tylko taki kawałeczek się pojawia. A widzisz, a u mnie w Mercedesie jest cały chromowany. Jakiś dziwny. A nie, u mnie też jest puchro, co ja gadam. Znowu te... No tak, dopiero widzi znak 40, dopiero hamuje. Dobry kierowca. No bo tak... ten... Mam cię dosyć. Nie no. Nie tym przycisk. Nie no, bo mówię, no, w tamtym kącie mam na tym znowu przy biegach, a tutaj musiałem też cisnąć. Hehe, wyprzedziłem cię. A ja będę ci świecił za to. Ja tam chcę świecić, co mnie to interesuje. Przynajmniej będę miał jaśnie w nocy. Swojego światła sobie zaoszczędzę. To i tak nie jest tak źle, jakbym na długich jeździł, bo nie masz tego środkowego lusterka jak w samochodzie. No. Ty, a ja tu mam jeszcze więcej tych świateł niż na twoim grillu, no. Bo u ciebie tam na górze chyba 4 są, a u mnie jest 6. No jakoś to... Nie, bo na jednym stopniu jest 6, a na drugim chyba 4. Dobra, świecko. Nie wiem, czy zobaczysz teraz u mnie. No, widzisz, ty masz 4 u góry, ja mam 2, 4, 6. Aha. I mam 6 na dole, 6 na górze. To ja szerzej tu chyba pojadę. To... Teraz sprawdzimy w pusterku. No zaświeć. A no tak, 6, 6. A, nie, ty ten... Musiałbyś ustawić sobie na wszystkie światła, bo ten nie są teraz. Nie, niech tu... Jak to powiedzieć? No teraz już nie zrobisz, ale... Byś musiał ustawić dodatkowe, zaznaczyć chyba dodatkowe właśnie, żeby ci to działało. Ile się razy przez ten most przejeżdżało już? Kurczę, zwolnie, znowu za szybko jadę. No to leć 80. No to 80, a jechałem 90, no i co zrobić? Dobra. Już myślałem, że ten... Mandat, to ten, spłacono w sumie 5000, co? Rat pożyczkowy. To ty jeszcze raty masz? No, mógłbym właściwie spłacić bez problemu. Człowieku, wiesz ile mam pieniędzy? Ja mam 56 milionów euro, nie wiem skąd. A ja miałem tam, nie wiem ile wtedy miałem, 24 miliony złotych? A to teraz... jest dobre, bo można użyć bug multiplayera po to, żeby zarobić pieniądze na swój ten... To wtedy no to przez multiplayer sensu. Właśnie jest. Tak, tak ale patrz, mówię ci, miałem 24 miliony złotych, no. Potem przeszło mi na 784 miliony, a w tym momencie mam 1 700 milionów złotych.
tu, ty, tam jeszcze miejsca jest dużo, nie? Więc tych miliardów, milionów może jeszcze być. Ty, to ja zaraz całego ETS-a mogę kupić taką, z takim funduszem. A no. Taki problem. Czego mnie tu hamujesz? Ja hamuję? No. Nie. Hamowałeś. Ja wyciągam 80. Teraz hamowałeś. Ten odcinek, który przed zakrętem. Ale czekaj, bo ten, światła się zapaliły, czy po prostu zwolniły? Nie, światła hamulca, no. Jezu, to ci. Nawet jej nie dotykałem. O, już. Myśmy ponad 100, nie, 170 km przejechali? Szybko. Drętwy trochę, taki kierunkowskaz. Taki... Tak jakby chciała, nie mógł, nie? A, to dwa pasy są. A no tak, zapomniałem. No, trzeba zwolnić teraz, bo to... nie wiadomo, co to będzie. Co się stanie na zakręcie. Jesteś faja, to hamuj. Ja tam nie zamierzam. Jadę 50 i zwalnia. Ja 60 ciągnę, 50. 55, no dajesz, dobra, przyspieszę już. Się zgin. Z mojej perspektywy to wygląda tak, jakby przyczepa szła w lewo, a ty w prawo. Tak się odkleiło jedno od drugiego. Aha, no. No mówię ci. Się oddzielaliśmy. Traciłem ogon, powiedzmy. Fajnie by było, jakby była taka możliwość, żeby można było sobie w nocy ten... zapalić światełko w środku, wiesz? No. Oświetlenie środkowe. Żeby się dało właśnie coś robić w ogóle we wnętrzu, to a bardziej. Wiesz, nad czym wczoraj myślałem, żeby zrobić taki patent, żeby ci pies, nie, co jest w grze, no, żeby sobie na tablecie zrobić. Żeby wziąć tablet, połączyć go z ETS-em i po prostu, żeby cały ci pies wyświetlał się na tym. Jest takie coś, są te... ja to z zegarami klawiatury Logitecha, no, mają właśnie taki ekranik i oni jakby też łączą jakby... te zegary i interfejs, chyba coś takiego, czy mapę Gran Turismo, czy tam innej gry, po prostu takie coś jakby robi. A ja właśnie do ETS-a kiedyś tam ściągnąłem taki myk, że ten normalnie na tablecie miałem zegary. No, no. Normalnie jak ten, to, to miałem zegary. By było, to właśnie tak. Ale to wiesz, tutaj zegary masz tu, to po co ci na tablecie, a jednak nawigację to nie musisz się patrzeć tu w komputerze, tylko sobie na boku i to jeszcze no, większe, to masz, wiesz, to nawet... przejrzystość większa. Nawet i dobrze by było cały ekran dać, nie? Jako nawigację. O co tutaj oni robią? Coś im tutaj nie wyszło. Zjeżdżam. Dobra, ile lecisz? 80? 80, no. Czekaj. Mam 81 na tym. To czekaj, ja muszę teraz przyspieszyć. Ciągle się tam w lusterku widać, więc chyba dobrą prędkość masz. Nie no, miałem 89, potem zwolniłem i teraz przyspieszałem do 81. Znowu zjazd, o Jezu, dwa zjazdy, czekaj, bo my chyba tutaj objeżdżamy te, Berlin, nie? No to wtedy była obwodnica Berlina, czy tak? To dalej, Berlin na prawo, a tu już na lewo, nie wiem, się będziemy jechać. No ostatnio jak jechałem do Belgii, to stałem godzinę na obwodnicy berlińskiej. No. Weź masakra. Tu gorąco, tu stoi, wiesz, wszystko stoi. Tu dziewczyna chce do łazienki, weź tu je. No najgorsze jest właśnie ta łazienka. To wiesz, dobrze, że tam krzyknęli, że tam jakoś da się objechać, to ja na prawy pas i jakoś tam objechałem i w sumie jak wyjechałem, to wyjechałem tuż przed tym wypadkiem. O. I to po prostu był wypadek, były te, stały trzy radiowozy, dwa wozy strażackie i karetkę i oni zostali, wiesz, ruch wstrzymany całkowicie na trzech pasach i... Tutaj... Na trzech, aż jest... No mówię, całkowicie wszystko stało. Ja wyjechałem, wiesz, praktycznie przed tym wypadkiem, bo to jakby ten wypadek był tuż przed tym zjazdem, nie? No, no, no to... Właśnie najgorsze jest to, że tak masz niby ten... te 2 kilometry tylko do zjazdu, a jednak czasami się zdarzy, że tuż przed zjazdem jest wypadek i już nie dojedziesz, musisz ty czekać. Czasem jest tak, że wiesz, na przykład tutaj jak na ringu się stoi w Brukseli, że jest korek i wiesz, chcesz tylko teraz gdzieś tam zjechać i niby prawym pasem lecisz, a w ostatniej chwili zauważasz, że policja stoi i tylko spisuje numery rejestracyjne, nie?
No i raz tak miałem, wracałem z roboty. Często tak jest, widziałem, że właśnie tak jadą tym awaryjnym pasem już, żeby zjechać następnym. No to ja zapierdalają i to takie, wiesz, jadą nie powolutku, żeby jakby co, tylko nie, 50, 70 jadą. No to patrz, ja przecież wracałem wtedy z tej roboty, z hurtowni, nie? I tam do dziewczyny jechałem. I wiesz, stałem w tym korku i chciałem na krajnym zjechać. No. Ja tak mówię, dobra, polecę prawym pasem, bo to ile tam 100 metrów było. A to mnie dziewczyna mówi, nie, ty stój, lepiej poczekaj, bo to nie wiadomo, co tu będzie. Mhm. Ja podjeżdżam kawałek, patrzę, a policja tak za, wiesz, za barierkami w krzakach stoi i tylko spisuje. A no, zobacz. No tam ze 100 euro zaoszczędziłem. No. Na takim biznesie. Czekaj, ty jesteś za mną, czy to... No to... Nie, duch. Nie, bo wyglądała mi jako, jak Scania przez chwilę i tak bardzo blisko... Ty w ogóle jechać. Jakiś dzisiaj masz z widy Renault z Volvo mieszasz, DAF-a ze Scania? Ty... Gdzie Renault z Volvo? To co to było wtedy z Volvo? DAF czy... Coś powiedział, że... Mercedes i Iveco, bo miał takie malowanie jakieś dziwne. I zderzak z przodu, więc nawet i znaczka nie zauważył. Sam jesteś dziwny. Ojej. Ty, jak te kilometry szybko lecą. No. Żeby to tak naprawdę, nie? Tyle kilometrów zrobić, co w 2 godzinki, nie? Ty, wiesz, tak naprawdę to, aby do Berlina dolecieć, potem od Berlina to jest najgorzej. Do tego... Czy nie, w sumie do Hanoweru to jeszcze bajki, tylko od Hanoweru do granicy holenderskiej to tak się ciągnie. No bo tam najwięcej też zjazdów jest, ten... Trzeba przy Dortmundzie zjeżdżać tam, Düsseldorf, Köln... Tam są dwa zjazdy. No. Możesz w pierwszym, a jak nie, to w drugim. Tam najwięcej tych miast właśnie takich większych jest i wszędzie te autostrady się plączą. Weź znajdź tą dobrą drogę. Kiedyś dalej go pojadł, jak w 91 przyjechał, to pierwszy raz do Belgii, nie? I wiesz, przyjechał, tam popracowali i kupili wtedy tego faworytkę, Skodę. No. No i wiesz, no tu zawsze jak jeździli, to tu przez Liège. No. Tu przez ten, przez Aachen. A ktoś mu wtedy powiedział, że można jechać właśnie tam na Antwerpii i z Antwerpii tam na Venlo, nie? No i wiesz, no i oni wsiadli tę faworytkę, no i jadę do tej Antwerpii. No i wiesz, jak ten, no do Venlo, no to w prawo. No. On się pomylił i w lewo skręcił, do Lille. A, no jest. Jechał, no i wiesz, cały czas mu tłumaczyli, że jak zjadą, to żeby patrzył na znaki, że Venlo, nie? On jedzie, żadnego znaka Venlo nie ma, tylko cały czas Lille. W końcu gdzieś zajechał na wieś i się pyta, pań, tak wiesz, ten tata, dziadek po francusku tam, wiesz, pira ze drzwi. I tak Venlo, a ten rolnik do niego, panie, to w ogóle w drugą stronę. Znaczy, wiesz, bo ciekawostka, Lille też jest we Flandrii, nie? No tak, ale to wiesz... Lille. Ty, jakby to nie było, to Venlo... No ale i tak w drugą stronę, powiedz. My też się najeździli. W tamtych czasach. Nie, tutaj powinni w multiplayerze zrobić mody, to wtedy bym sobie tym starym Mercedesem jeździł. A widziałeś ostatnio Ronny Sisters, te ciężarówki, co jeżdżą w takim no. Ładnie. Sprzedaje swojego torpedo. Co ty gadasz? No. I za ile? Czekaj, bo to jest 2003 rok, tam 1 600 000 chyba tysięcy jest najechane na nim, ale ceny nie pamiętam. 1 600 000. No. Matko. Wiesz, te torpedo ma niby ten nowy grill, nowe takie jakby części, ale to jest tak naprawdę stary, jeszcze czwórka chyba, tych serii 4. Tylko przerobiony. Ale w środku brzydki jest bardzo, taki ciemny. Taki ładna skóra beżowa i taka wykładzina ciemna, takie czerwono-czarna, to naprawdę taki... Ty wiesz, co jest głupie Viveco? Czy nie wiem, czy to Viveco, czy w ogóle w Mercedesach, czy w ogóle w tych kamionetkach, że nie możesz sobie wziąć skóry na siedzenia. A, nie da się w ogóle, tak? Nie, tak jak teraz ten tata będzie brał kamionetkę, to musi normalnie kupować pokrowce dodatkowo. No, nie wiem, no. Nie wiem, jak to jest, bo w takich kamionetkach.
Najwyżej, jeśli by był to osobowy, to może i się da, a tak, to nie, ten może nie dają tego. A jaka różnica? No bo ja wiem. Ja myślę, że klient nasz pan, że jeśli coś, to mogliby dać. Tak. No bo co? Klient nasz pan, jak pieniądze wyciąga, jak pieniędzy nie wyciąga, to wiesz. No bo za skórę i tak musisz dopłacić. No ale gdyby chciał, no to by już dali. Ty wiesz, ile za automatyczną klimatyzację trzeba dopłacić? 1200 euro? No, to już mówiłeś. To drożej niż za nawigację. Nawigacja 500 kosztuje z kamerką. Co fajnie. Jezu, ja się muszę przymierzyć i w weekend te czujniki zamontować. No, wywiercić te dziury. To wiesz, wywiercić. Ja muszę sprawdzić, jak tam ten zderzak się zdejmuje, bo to... Chuj go je w tym Mercedesie. No tak. Bo mnie już trochę wiem, chociaż te klipsy to też mnie troszkę... Tam niby wiesz, no, widziałem, że tam od góry tam te śruby odkręcić coś, tam zobaczę. Tam. Najwyżej na hama zdajemy i tyle. No u mnie właściwie tak trzeba było, bo trzeba było odkręcić kilka śrub. Mhm. I później z tych klipsów, w odróżnieniu od tego, co myślałem, trzeba było jebnąć, żeby puściły z klipsów. Tam ten... I się nie zepsuły, najważniejsze, ale ten, nie spodziewałem się, że aż tak. Tata wczoraj tę kamerkę, tą w ten wideorejestrator odebrał, bo sobie zamówił tego Mio. No. Ładnie wygląda. Tam wiesz, to ona jest, podług mojej jest szersza, nie ma dotykowy ekran. A właśnie chciałem zapytać, jaka jest różnica między twoją a... To w sumie cenowo jest tam 15 euro różnicy. I tyle, że tamta jest szersza. Wiesz, nie jest tak jak moja kwadratowa, tylko jest szersza i właśnie dotykowy ekran. No i tam inne mocowanie jest, bo u mnie mocowanie jest oddzielne z kablem, nie? Wiesz, kabel do ładowania idzie oddzielnie, a mocowanie oddzielnie, a tutaj jakby... kabel jest spojony w te mocowanie, że wiesz, wpinasz wszystko na raz. No. To jest dobre i niedobre, no bo wiesz, dobre, bo sobie tylko wepniesz wszystko, nie musisz dodatkowo podłączać, ale trzeba uważać, żeby tego, wiesz, kabla też nie zgodzić, nie? Tak wiesz, tej końcówki. Ale znowu, jak na przykład pasażer tam będzie chciał coś pogrzebać w nim, to jakby będzie musiał odłączać go z ładowania. Tylko muszę sprawdzić czy on ma baterię, bo mój niby ma baterię, ale tam trzyma, nie wiem, 2 sekundy albo 3. No to właśnie w tym jest ten problem. Tak. Że mówię, że trzeba będzie go po prostu z ładowania wyciągać. Nie wiadomo, ile on pociągnie. Czy w ogóle pociągnie, to wiesz, to trzeba sprawdzić. Tam wiesz, tata i tak go nie będzie wyciągał, bo to tyle co... To będzie na stałe tylko, tyle co będzie karty wyciągał. I ma, a jeszcze różnica jedyna jest taka, że u mnie jest jeden slot na kartę, u niego są dwa. A. Że po prostu jedna nagrywa na bieżąco, na jednej karcie, a na drugiej magazynuje resztę. No to właściwie dobre jest. Nie musisz tak przekładać zbyt często. Chcesz, to tą drugą wyjmujesz, na tej pierwszej cały czas się nagrywa i potem zmieniasz. Jeszcze jedną rzecz powinni zrobić na taką multiplayer. Czego ci jeszcze brakuje? No tych samochodów AI. Sztucznej inteligencji. No jakby taki koreczek był w Niemczech czy gdzieś, to było fajnie postać. Masz już dosyć stania naprawdę, ale w Eurotrucku bym sobie postał. Ej, to naprawdę to inaczej niż w Eurotrucku. No to oczywiście, że inaczej. Tutaj to sobie możesz pauzę zrobić i iść sobie siku zrobić, nie? Albo zjeść coś. A weź tu stań, czasami jak do Ikei trzeba jechać i weź tu stań w tym korku. Do Ikea to tutaj tak potrzebne jest. Jak psu jajca. Jeszcze 470. Zatankowany jest do pełna, to nie trzeba będzie chyba nawet zjeżdżać. Czekaj, gdzie ten ty pokazuje te paliwo, bo... A co, ty nie masz te F3 włączone? A ja nie jeżdżę na F3, człowieku. Czekaj, a tutaj gdzie paliwo? No właśnie, gdzie paliwo? No właśnie. Po lewej chyba jest paliwo. A po prawej jest ten... A no, jest paliwo po lewej, no. Nie.
jest. Po prawej jest znowu temperatura. Jeszcze mogę 3800 km na tym przejechać. Gdzie dobra? 3300, no to jak? No ale ty już przejechałeś kawałek. Ja przecież już. A no tak, ja jeździłem. A ty dopiero kupiłeś, więc już miałeś pewnie. Świezinka. Aż śmierdzi jeszcze tym klejem. Co nie? Tym drewnem palisz tu. W autosalonie to tak czasami czuć aż za mocno tak klej, nie wiem, te wszystko co tam. Ty właśnie, a propos autosalonu ten. Wybierałeś się czy nie w końcu? No jakoś mi się nie chce. U mnie niby kumple byli, się zachwycali ten, ale to myślałeś, tam. No niby Damian też chce, więc... Nie wiem co, ja będę w weekend robił. No to jakoś tam się umówimy, może nie wiem, może coś. Wiem, że w piątek to mam banie, a w sobotę pewnie będzie leczenie. No ale na tyle, nie wiem, można by było jak w zeszłym roku na nowo nagrać ten 4x4, jak się przejeżdżało. A teraz to chyba Porsche'akiem się jeździ. Znaczy tam można było wybrać. My wybraliśmy Jeepa, Grand Cherokee, a tam można było Touaregiem, czy tam Nissan Qashqai, nie wiem, takie rzeczy, wiesz. Z tych 4x4. No, Jeep był też ten Wrangler. Ja bym chciał w tej Q7 sobie usiąść, zobaczyć, jak to się dzieje. Q7 chyba nie było, Q5 chyba jeździ. Ale nie, na wystawie, nie? No. Ja chcę ten, tylko na wystawie, bo z tego, co mi tutaj mówili, to że w tych starszych Q7-kach to wiesz, tu taki masywny zewnątrz, nienormalnie jakby dwie krowy połączył, no. A w środku to jak wiesz, nasza szóstka, nie? Ale Q7 właśnie taki jest, bo i ten poprzedni niby wielki się wydawał z zewnątrz, a z tyłu, jak Patryk z Kamilem się tam wepchnęli na kompletnie z tyłu tam do bagażnika na te siedzenia. No to nogi musieli tak skulić, aż przy brodzie mieli już kolana. To po prostu wzięli całe wnętrze, wszystko z szóstki i przełożyli. Wszystko tylko, wiesz, podwyższyli ten. No, ale i tak jest fajniejszy. Ty no, z tej Q7 to trzeba, wiesz, wysiadać jak z ciężarówki, nie? No. Jak z osobówki. Ile ty lecisz? 80. Znaczy 79, 80 to jest mi skończyć. A bo ja 82, temu tak cię powolutku doganiam. Nie, teraz mam ustawione 80 na tym temacie, więc sobie jeżdżę. Dobra, zwolnij, bo zaraz cię pocałujemy. Ty mnie w dupę. Chciałbyś. No. Daj. Daj buziaka. I ciągle pada u mnie? Nie wiem, jak u ciebie. U mnie tam noc. A u mnie leje ciągle, bez przerwy. Ja bym musiał, właśnie możliwe, że tego by nie umieli zsynchronizować, bo da się ustawić częstotliwość pogody. Częstotliwość właśnie, kiedy mogą być ale opady. Ale powinni to usunąć, wiesz co chodzi o multiplayera, no, tylko ustawić jedną synchronizację i tyle. Jaki problem? No bo komu to przeszkadza? Czy więcej, czy mniej deszczu? Po prostu mogliby dawać tyle, ile tak naprawdę może być. Tam sprawdzili w Wikipedii często ile razy pada w roku. Ty za niedługo American Truck. No. A widziałeś malowania jakie są w tym American Truck? Te dwa dodatkowe? No tam, nie wiem, ja po prostu widziałem jakiś tam screen no, zrobili. Te niebieskie i takie. O Jezu, takie... Wow. Ale to można tam, to się dostaje tam jak się tam na Steamie. Aha. Się śledzi tego American Trucka i tam coś się jeszcze robi. Nie? To jakieś tam warunki po prostu są, żeby to dostać. No ale tyle gier mam do nagrywania, że ten... Tyle już nakupiłem ich, że po prostu... Normalnie masz taki zasyp gier, że... Nie, chodzi o to, że po prostu znowu będę musiał wydać kasę. No naprawdę, 30 euro w te czy w tamte to... 30 euro i 30 euro
i 30 euro. No to zaoszczędź na innych 30 euro, a tutaj będzie 30. Znaczy, postanowiłem nie kupować już niczego, jak już zamówiłem tego Tomb Raidera teraz. Wyobrażasz sobie multiplayera w United States of America? Of America. Człowieku. My już mieliśmy kiedyś multiplayer. Howlin się odpalało, walkie-talkie do ręki i już miałeś multiplayer. Tak, ale wtedy ja tylko miałem kierownicę, ty jeździłeś na przyciskach. No. I to gówno nie jazda, Howlin. Gówno nie jazda. Howlin, wiesz, jak to się jeździło, on jechał, no, wiadomo, do przodu. On tylko jechał do przodu i do tyłu, lewo, w prawo, nie było jazdy. Amerykańskie, nie? Nawet w Eurotraku jeszcze tak. Ale zobacz, że w Europie, tutaj w Eurotraku, wszystkie nowoczesne ciężarówki, nie? Najwyżej tam model wcześniej jest. Ale w amerykańskim znowu wszystkie są. Jakiekolwiek byś sobie zachciał, te kanciaste, stare. Na razie masz tylko trzy ciężarówki. Znaczy, ja nie wiem. Bo ta gra już wyszła, tak? Jest już w sprzedaży. American Truck? Nie, dopiero no. 3 lutego. Aha, będzie jeszcze. Mm-hmm. No. Chyba trzy ciężarówki co? Pokazali, że są. Bo to wiesz, okay. Oni chcą, tam czytałem, że teraz co inaczej to robić, bo wcześniej w Eurotrucku zrobili po prostu tam parę marek, no. Tylko jak nie mieli oryginalnych, to wsadzali, wiesz, te... takie podróbki w Allianz. Podróbki. I to stwarzało problem potem podczas wykupywania właśnie licencji. Aha. I to teraz... oni chcą po prostu poczekać z tym wszystkim i... Kurczę. Oni teraz po prostu to zrobić inaczej, chcą, jak będą mieli jakąś licencję, to wtedy wprowadzają ciężarówkę, nie? To na przykład jak też mają na Kenworta, tam na Peterbilta i na Volviankę, no to na razie tylko te trzy marki będą, nie? Stoi sobie tutaj co? Jeszcze 300 km a nas na taką dróżkę dali? I czekaj, na razie chyba tylko będzie stan Kalifornia. A. Tam tylko jeden stan na razie będzie, chyba jeszcze tylko Nevada dodana, czy Arizona, coś takiego. Oni będą jakoś po prostu aktualizować coraz większy ten... Ty, no są 52 stany, nie, to wiesz. No tak. To zrobić to nie jest tak... Ale ciekawe, czy to też będzie się jako DLC tak. robiło, czy jak? Czyli tam coś było, nie wiem, czy to prawda, że jak w Polsce kupisz American Trucka, to będziesz miał darmowe tam jeden DLC na te chyba Arizony czy tam Nevada właśnie. Aha. Czyli tu 60 jest, więc nie wiem, ile to chcesz jechać. Jedź 70. Nie, no to jedź 60, no tam i tak mamy 290 km to tam. To jest dużo? Nie, tam za 10 będziemy na miejscu. Dobra, jedź 70. No jadę 70. To jedź 70. Fajnie by było mieć ten czujnik, tak jak wujek Bohun ma. Wiesz, na czapce, że tylko. Aha, że no, lewo, prawo. No. Ale to też by się wkurzał, że sobie chce się po nodze podrapać, tu się ten potem wstaje. Gdzieś i od razu cię przekręca. No. Cześć, ale ja właściwie to nie wiem ja na jakiej podstawie to działa, bo masz ten czujnik to masz i masz twój ekran. Nie, masz czujnik na czapce i masz drugi czujnik przy ekranie. Aha, i tak, wtedy i najmniejszy ruch tak naprawdę od razu zmienia ci położenie. Tak, bo on tam lekko skręci głowę i praktycznie się patrzy w lusterko. Ty, to u mnie by było źle, no bo ja ciągle jakoś się pochylam do myszki czy tam do klawiatury i to ciągle by mi zmieniało kamerę. To weź, tak siedzieć półtorej godziny to trzeba, nie? Mieć. No właśnie, musisz naprawdę się nie ruszać, żeby... Nie wiem. No dobra. Nieważne. Nie, u mnie lusterko lewe widać, F2 sobie wezmę. U mnie też. Też widać. I tyle, mi wystarczy. Czasami jak skrzyżowanie, to myszką się popatrzę. Dobrze, że sobie mogę F2 włączyć, bo na tamtym kompie jakbym włączył, to by mi się gra zawiesiła. No tak, lusterka to były naprawdę. A tutaj wiesz, tutaj sobie włączam F2 i to wcale się nie modlę. Ale w tym drugim to tyle, co może nie będę zmienił, wiesz, procesora, tylko kupię sobie drugą płytę, żeby można było, była możliwość wstawienia więcej tych ramów. Aha, no tak. Bo mi się wydaje, że to po prostu za mało ramów jest i on tak... No, jest taki, jaki jest. Ostatnio wiesz... patrzyłem do Tomb Raider, jakie są wymagania. Mhm. To jak u mnie jest 650... Nie, u mnie jest 670 GTX. No.
a minimalny jest 650. To tam na fullu nie pograsz. No to będzie takie minimum zawsze. Ty, to ciekawe, czy boom nie poszła. No to u ciebie jak masz ten 900? 970. No to na pewno. Dlaczego na tyłku mi siedzisz? Tak Co blisko. ty? U mnie by się jeszcze jedna ciężarówka między nami zmieściła. A nie, u mnie to tak było tylko tak na dupie. O, teraz się oddaliłeś. No to teraz to ten Roy Train wejdzie. Coś chciałeś jeszcze powiedzieć, ale nie wiem już. Myślę, że ja teraz pamiętam, co ja chciałem. Coś tam na pewno chciałem, ale... Bo ci wszedłem. A, że teraz mam dwie kostki po 2 giga w tamtym kompie, nie? No. A wiesz, kupić tam kostkę 4 giga to jednak trochę kosztuje, to lepiej... Ale teraz już chyba nie jest aż takie drogie te ramy. Ja pamiętam, jak 512 MB trzeba było kupić, to tyle się płaciło, co to na targu. Muszę się rozejrzeć, nie wiem, czy to w ogóle inwestować w to. Tyle, co ja gram, to ten... Tu zaraz, co raz podłączę i... 10 minut się Powinni Eurotrucka zrobić na PlayStation 4. i zrobić wspólny ten, żeby się dało i z komputera, i z PlayStation razem grać multiplayer. To by było fajne, no Ale znowu weź multiplayer na nowo, rób na PS4, nie? ale... No to w ogóle inne, wiesz, inne kodowanie i... Inaczej trzeba zaprogramować inny system, to wszystko No inaczej. to już nie pójdzie. To No bo Eurotruck... niby na tym Xboxie jest Windows, więc tam możliwe, żeby zrobili, nie? No tak, ale nie będę A Xboxa kupował, żeby w Eurotrucka no pograć, to nie? wiesz, no to właśnie o to mi chciałem do tego dojść, że nie będziesz kupował nowej konsoli, bo tylko że. Tą konsolę mam roki, co będę zmieniał teraz? Przecież ja do Tomb Raidera też nie kupowałem specjalnie Xboxa, po prostu czekałem sobie cierpliwie i mam. Nie, ale tu raczej Eurotrucka nie zrobię na konsolę. Farminga zrobili, no to może i euro też będzie. Pożyjemy, zobaczymy. No ale farminga jest łatwiej, bo nie masz takiego świata. No tak. Wielkiego. Czy to Holandia, tak? Była. Nie patrzyłem. Tak, No bo tam tak, jest dla Holandia. rowerzystów. Te dla rowerzystów są pasy, Tak. to już wiadomo, że to Raczej nie Holandia. Polska, nie? Tu Ale czarny asfalt 80. od razu? 80. Tak, 80. Tu, wiesz, tutaj ich zima nie zaskoczyła, tutaj sypali. Tulipanami zasypali. Dlatego tak czerwono tutaj jest. Ty, ale my teraz jak jedziemy? Przez Aachen, czy jakim Nie czołgiem? no, Venlo i chyba z góry też, chyba Antwerpią. No czekaj, bo tu minęliśmy Duisburg. Duisburg, no to... Nie, Duisburg jest dole. Düsseldorf. Düsseldorf to masz wyżej niż Köln. Bo masz Düsseldorf, Köln, Duisburg, bo taką kolejność jest. Nie, tu masz Duisburg Czekaj, i co tu zaraz masz? niżej Düsseldorf. Bruksela, Liège, na prawo Amsterdam. Tak, to my jedziemy przez Aachen. Liège na lewo. 80. No nie. Jeszcze muszą poprawić, żeby ten synchronizacja tych ładunków też ten, żeby była połączona z tym dodatkiem Going East i Skandynawia. No żeby nie na tyle, żebyś mógł je wziąć, tylko żeby się widział, jaki nie mają jakieś tam ładunki. Jak to? No bo jest tak, że jak mają jakieś tam DLC, No. to ty tych ładunków nie widzisz. Widzisz tylko platformę jakby, nie widzisz czego, Ale co on tam. nie rozumiesz, o co mi chodzi. No. Teraz jak wybieraliśmy ładunki, No. to widziałeś, że jest tylko Szczecin, Poznań czy tam Wrocław. A nie Aha, wszystkich no. miast Okej. z DLC. O to chodzi. Rozumiem teraz, o co chodzi. Bo tak to wiesz, tylko pojedziesz po Europie, tutaj po Niemczech, po Polsce i tam po Belgii, ten i do Anglii. Ale już na północ nie pojedziesz, na wschód nie pojedziesz i... Chociaż tam czego jechać na wschód? Nie by gadać, że im bardziej na wschód, tym większy smród jest. No, ale by się Gdzie swoje on się? opłacało O wyznaczyć. kurwa, się pojawił mi. Ja tak patrzę ten napis, to gdzie on jest? Gdzieś tam poza ulicą czy co? Się pojawił. Ale jest, bo trąbi. No nie, jest, pojawił mi się tak w ostatniej chwili. No to może dopiero uruchomił grę.
Kurde, też tu ludzi tu... No. Leży na boku gdzieś tam stała, nie ten, na środku drogi. O, 128 km. No jeszcze troszeczkę. No. Ale odcinek będzie zacny. Tak. Tak długi. No to już ponad pół godziny. Nie no, co ty, już 50 prawie minut. Co ty gadasz? No. No wzięliśmy z Poznania do... No tak. Do tego, do Brukseli. A mieliśmy wziąć dwa ładunki. Mm-hmm. Znaczy nie, wtedy brałem dwa ładunki, ale to były... Wiesz, to są początki kariery, to są krótkie jakieś tam, wiesz, Liège do Brukseli, czy tam z Lille do Düsseldorfu chyba najprędzej. Ale ten oryginalnych tam grasz, czy...? Na oryginalnych tych. Ja to bym zaczął od jakiegoś starej Wolwianki, czy tamtego, nie tak. Teraz robię tylko te... Misje, które mi podadzą jako ciężarówkę, bo nie mam swojej jeszcze. No nie. Więc na tyle tam sobie znajdę. Może te Volvo, co ojciec miał kiedyś, to te mam model jeszcze. Ty możesz sobie sprinterka kupić. Ty no, czemu się śmiejesz? Wziąć sprinterkę i przyczepki włożyć, tak wiesz, na początku. Kamieniotkę. Rozwinąć jakby tą firmę transportową, a potem dopiero zakupić pierwszą ciężarówkę. No, paraczek już dostałem swój. No tak, no to widzisz, do tego paraczka sprinterek by się przydał. Teraz te fajne sprintery z tą Splendeco zrobili. Na bliźniakach. No. Trzeba jest wolniej, bo tutaj znowu ten jest. Ile? 60? 60, no ale... 70 chyba będzie. Ej, no mnie na radary nie stać. No to 70, ciebie nie stać. Nie no ty, ja mam tylko miliard, wiesz. No co, jeszcze będę policję sponsorował, ty? O, właśnie. I od tego trzeba zacząć. To nie znaczy ile masz pieniędzy, tylko ile chcesz wydać pieniędzy na ten cel. No, na przykład powiedzmy. Dobra, to co następne kupujemy? Możemy, teraz to my możemy sobie pogadać. A co by teraz kupić? Nie no, bo teraz wiesz, to trzeba być dla... Ty, no ja bym kupił tego torpedo od Cesterysa, sobie wnętrze zmienił. Jezu, ale, wiesz. Jak ty nic nie rozumiesz. A ci tu mówią. Ja wiem, o co chodzi. Iveco i Renault odpadają. Mercedesa już mieliśmy i DAFA, tak? Wolwiankę? Volvo... Już jeździliśmy jakoś. No to co, mana nie będziesz brał, ty? No... I to wszystko. No to mówię, Wolwiankę. A Volvo jeszcze nie jeździliśmy. No tylko Volvo. No to następny odcinek z Volvo. Ale stare czy nowe? Nowe, ty stary. 750 koni. Stare, dobre to jest wino. Aha. Albo żona. Nie możesz zaprzeczyć, ale też nie... No czemu? Ja nawet żony nie mam, ty. Czego ty ode mnie chcesz? E19 zjeżdża. Co se jedzie? No ja muszę. Czekaj, E19 to nie jest od Antwerpii przypadkiem? No. No bo jest 12, Rotterdam 19. Na prawo, Calais na wprost. Jedziemy do Calais. Wazji. Wazji. Kurde, co ty tak bystro hamujesz, ty? Nie, ja nie hamowałem mocno. Ty musisz tutaj już 20 na godzinę jechać? Ja lekko zahamowałem, ale tutaj też jest ostry zakręt, nie? Więc... No sorry, no. Nie wiem. Sorry memory. Będziesz mógł zobaczyć w filmiku. Nie hamowałem ostro, tylko powoli sobie zwalniałem. Zobaczymy. Tu będzie takie heble. Puf! Stanąłem w miejscu. U, 46 km. Już. No to bliziutko jest już. To już tylko rzut beretem. No ja mam nadzieję, że widzom się spodoba odcinek. Bo jak nie, to nagram następny. Jak nie, to nu, zajedz spaghetti. To, no tak, tutaj jest ten, jakby pociąg dojeżdża tym mostem na środek, ty żywy. Ty, to twoja Skoda nie stoi przypadkiem? Tak wymieniasz? Co? Tu Trump, tu ty żywy. No, to przecież tutaj między naszą tą
naszym pasem, a No jedzie pociąg, no jedzie. Ty żywy może nie, ale pociąg jedzie, jedzie. No masz rację. Znaczy teraz nie, ale kiedyś może jedzie. Na midę jedzie. Na midę. I na centralny, i na nord. I na Gadluest. I no. I zjeżdża, na... Zjeżdżam. Jakby co, to tak zwalniam, jakby co. Dobra, teraz to jestem tak daleko od ciebie, że można nawet w miejscu stanąć. Dobra. Próbuj szczęścia. To ty próbuj szczęścia z twoimi Daniel, palcami. Wiesz, że mi mniej zależy niż tobie, więc... Aha, no tak. Ostatnio ci to pokazałem, więc wiesz. Oj, 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 oj. A pochwaliłeś się i widzą jakiś ciebie ten, kamikadze? To znaczy? Jak ty zaklęty wchodzisz? A nie. Taki z niego kierowca jak... Nie było co pokazywać. Dupy go ci trąba. Nie było co pokazywać. Nic takiego tam. Tak. Czerwone światło. Zakręty uważam. I... Czerwone światło dla ciebie. Ja jestem daltonistą. Dla mnie jest na przykład pomarańczowy. Albo różowy. I to jest Drag Race. Wyścig stulecia. No i 50 na godzinę. Nie, dobra, ja i tak wygram. Bo oszukiwałeś, bo byłeś po dobrej stronie. To trzeba było się ustawić. Tak jak w Formule 1, po tej czystej stronie. Czystej no, stronie. I chuj, i mnie te światło za... Więc... Dobra, to żegnam się z wami i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.